Cześć, wracamy do tematu mężczyzny, męskości w XXI wieku. W poprzednim odcinku z tej serii porównaliśmy sobie mężczyznę do dowódcy małego patrolu. Jego patrol stanowi jego żona i jego dzieci. W tamtej scenie patrol znajdował się akurat w dżungli, świszczały kule, to był moment ataku nieprzyjaciela. Natomiast, tak jak też mówiliśmy, patrol w danym momencie może znajdować się w różnych stadiach. Może to być okres pomiędzy bitwami, a może to być moment bitwy, gdzie patrol jest ściśle pod atakiem nieprzyjaciela. I tak jak mówiliśmy, w tej roli mężczyzna może być postawiony dobrze przygotowany, jeżeli powiedzmy, miał potocznie, mówiąc, fuksa w życiu i miał wzorzec dowódcy, którego mógł obserwować wcześniej, ale może być też sytuacja, że jest gorzej przygotowany do tej funkcji, ponieważ nie miał dowódcy, którego mógł obserwować jego zachowania, jego sposób rozwiązywania problemu, jego zachowanie w stresie, reakcja na różne zdarzenia lub ewentualnie miał wzorzec, ale to był wzorzec negatywny. I już w tym momencie chciałbym powiedzieć, że tę serię chciałbym prowadzić w taki sposób trochę dialogiczny z Wami. Jeżeli cokolwiek z tego, co mówię, wydaje Wam się, że mogłoby być uzupełnione o jakiś obrazek, albo że czegoś, coś pominąłem, coś ważnego... To proszę was, napiszcie konkretnie w komentarzu, co w poszczególnych obrazkach, które tutaj jeszcze zamierzam za chwilę przedstawić, wydaje wam się jakoś zubażające rzeczywistość. Spróbuję to wziąć pod uwagę, odpowiedzieć na jakieś pytania, może poruszyć jakiś problem, który przedstawicie. Teraz wracając do, do naszego mężczyzny, do dowódcy tego małego patrolu. Niezależnie od tego, jak przygotowany jest do swojej funkcji. Może on, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, przyjąć bardzo różne postawy w tej sytuacji, ale generalnie te wszystkie postawy można by podzielić na dwa zasadnicze, zasadnicze rodzaje postaw. Biorę na klatę albo nie biorę na klatę. Bo zostać dowódcą takiego oddziału, zwłaszcza kiedy czujesz się do tego nieprzygotowany, albo przerażać jakoś ten ostrzał wroga, jeżeli zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństw, albo to po prostu jest dla Ciebie robota, która wydaje Ci się bardzo, bardzo trudna, może być pokusa, żeby nie wziąć tego na klatę. I są bardzo różne sposoby, w jakie mężczyzna może unikać tej odpowiedzialności, od najbardziej takiego hardkorowego, że po prostu porzuca swój patrol, mówi rozdzielamy się, poprzez różne inne zachowania, które tak naprawdę oznaczają niewzięcie odpowiedzialności za swój patrol. I druga postawa, oby jak najwięcej mężczyzn tę postawę wybierało, Biorę na klatę, biorę odpowiedzialność. W komentarzach do poprzedniego odcinka pojawiało się parę razy taka wątpliwość, skąd w ogóle ta, ta analogia, dlaczego mówimy o wojnie. Każda analogia zawiera w sobie element uproszczenia rzeczywistości, oczywiście, natomiast no, mówi się coraz częściej, że rodzinie w dzisiejszych czasach została wypowiedziana wojna. Jeżeli nie zgadzasz się jakby z tym stwierdzeniem, albo jest ono dla ciebie zupełnie, zupełnie nowum, to napisz też o tym w komentarzu. Ja kiedyś postaram się to trochę rozwinąć, natomiast na potrzeby tego odcinka Przyjmuje właśnie taki obrazek. Jest powiedzmy jakiś nieprzyjaciel, który ma na celu rozbić nasz patrol. I teraz chciałbym powiedzieć o tej sytuacji, w której mężczyzna mówi: Biorę na klatę odpowiedzialność za swój patrol. Jakie są? Najważniejsze funkcje takiego dowódcy, jego najważniejsze zadania w tym patrolu. No więc, tak jak mówiliśmy, ten patrol może znajdować się w różnych stadiach. To może być okres pomiędzy bitwami, powiedzmy spokojniejszy okres, gdzie są jakieś polanie, powiedzmy w tej dżungli, już tak trzymając się tej, tego obrazu, i może znajdować się pod ostrzałem wroga w momencie bitwy. Więc w momencie bitwy najważniejszym zadaniem dowódcy patrolu, mężczyzny, głowy rodziny jest ochrona. Ochrona swojego patrolu przed tym, żeby już trzymając się tej terminologii wojskowej, żaden z członków tego patrolu, ani on, ani żaden z członków jego patrolu nie znalazł się na liście zginął w akcji. A w momencie pokoju, powiedzmy, czy też przerw pomiędzy bitwami, momentów spokojniejszych, jego zadaniem jest rozwój swojego patrolu. Rozwijając to przez moment, najpierw zajmijmy się bitwą zginął w akcji. Nie chcemy, żeby żaden członek naszego patrolu, ani my, ani nasza żona, ani nasze dzieci, nasi synowie i córki, nie znaleźli się na liście, zginął w akcji. Teraz troszkę to rozwiniemy, co to może znaczyć: zginął w akcji. Jeżeli interesujecie ta seria o męskości, o roli mężczyzny w XXI wieku, to zasubskrybujmy kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i kliknij ten dzwoneczek obok, żeby być powiadamiany o nowych filmach. Jeżeli to, co mówię, ma według Ciebie sens, daj łapkę w górę pod tym filmem, bardzo Ci o to proszę, a jeżeli chcesz wesprzeć rozwój mojego kanału, to napisałem o różnych możliwościach pod tym filmem. Wszystkim, którzy już wspierają rozwój mojego kanału, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Nawet nie wiecie jak bardzo. No więc, w wielkim uproszczeniu, zginą w akcji w naszym obrazie oznaczałoby, że któryś z członków naszej rodziny popada w poważne problemy, w uzależnienia, w jakieś problemy tożsamościowe, podejmuje jakieś wybory trudne do odwrócenia. No nie daj Boże, na przykład, nasza córka zachodzi w ciążę nieplanowaną, której nie chce. I nie daj Boże, na przykład podejmuje decyzję o aborcji, dokonuje tej aborcji, za waszą wiedzą moć nie wiedzą. Generalnie wszystkie momenty, w których ktoś, jakiś członek naszej rodziny popada w poważne problemy, można by w tym obrazie nazwać, że zginął w akcji. Oczywiście na szczęście nie jest to aż tak nieodwracalne, jak prawdziwe zginięcie w akcji na wojnie, ale tutaj trzymajmy się tej analogii, zginął w akcji. Dla osób wierzących w wielkim skrócie można by powiedzieć popadł w grzech. Natomiast tę serię i tę całą treść tutaj postaram się tak jakoś przedstawiać jednak w sposób strawialny, również dla osób niewierzących. Jeżeli jesteś facetem albo kobietą, którą interesuje jakby ten, ta tematyka, to również zapraszam Ciebie do rozmowy na temat roli mężczyzny, wyzwań, jakie stoją przed mężczyzną w XXI wieku. Więc pierwszym zadaniem to jest ochrona swojego patrolu. Dowódca patrolu chroni swój patrol każdego członka swojego patrolu, żeby on nie zginął w akcji. I drugie zadanie każdego dowódcy, patrolu, to jest rozwój. Kiedy są momenty, kiedy nie jesteśmy pod bezpośrednim, ostrzałem nieprzyjaciela powiedzmy, zadaniem każdego dowódcy jest to, żeby każdy członek jego patrolu Łącznie z nim samym, się rozwijał. Trzymając się naszego obrazka, że jesteśmy naprawdę w dżungli i trwa jakaś wojna, mogłoby to Polegać na tym, że się do czegoś szkolimy, że się wysypiamy, że czyścimy broń, zdobywamy pożywienie, rozwijamy się jakoś do tego, żeby w momencie kolejnego ataku być bardziej na niego przygotowanymi. Natomiast już tak bardziej na realia życiowe to przekładając rozwój. Rozwój dopełni człowieczeństwa. Według mnie mężczyzna, głowa rodziny jest odpowiedzialny za to, żeby wszyscy członkowie jego rodziny mogli się rozwijać. I do tego trzeba im stworzyć warunki, pewne ramy, pewne poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń, w której każdy z tych członków rodziny, członków tego patrolu, będzie w stanie się rozwijać. Innego słowa, którego mógłbym tutaj użyć, to jest wzrastać. Dowódca patrolu jest odpowiedzialny, żeby wszyscy członkowie jego patrolu, łącznie z nim samym, miał warunki do tego, żeby wzrastać. Ponownie, chyba nie ostatni raz dzisiaj, proszę o komentarze, jeżeli uważacie, że pominąłem, jakoś uprościłem to zbytnio, że te dwie podstawowe funkcje mężczyzny w rodzinie. To jest ochrona członków patrolu i stworzeniem warunków do wzrostu. I trzymając się tego naszego obrazka, przyjmujemy, że jest jakiś nieprzyjaciel, który ma za cel rozbić ten patrol, doprowadzić do tego, żeby któryś z jego członków, bądź najlepiej wszyscy, znaleźli się na liście, zginął w akcji, ewentualnie, żeby maksymalnie stłamsić rozwój każdego członka tej Rodziny tego patrolu. Każdy, kto interesuje się troszkę wojskowością, pewnie może znaleźć w tych moich tutaj porównaniach jakieś duże uproszczenie. Natomiast chyba za bardzo nie minę się sprawdą, jeżeli powiem, że taką chyba najprostszą taktyką nieprzyjaciela, i jego pierwszym celem jest rozbić ten patrol bez oddania jednego strzału nawet. Więc jeżeli nieprzyjaciel myśli strategicznie, a musimy zakładać, że w tej sytuacji przyjaciel myśli bardzo strategicznie, co może obrać sobie za cel, żeby rozbić patrol? No więc ja bym powiedział w dużym uproszczeniu, że. Pierwszym nadrzędnym w ogóle celem takiego nieprzyjaciela jest w tym przypadku rozbicie łączności. Jeżeli rozbijemy łączność w danej jednostce, to praktycznie większość roboty mamy zrobioną i bardzo ułatwione zadanie, jakim jest rozbicie tego patrolu, łączność. O jakich typach łączności tutaj mówię? Zaraz wymienię cztery typy łączności, które wydaje mi się, że są pod ostrzałem nieprzyjaciela. Pierwszy, najważniejsze, zostawię sobie na koniec. Te trzy, które omówię najpierw, omówię w takim celu w pierwszej kolejności, żeby właśnie to było strawialne dla osób o różnych światopoglądach, również na przykład osób niewierzących. Więc. Pierwszą łącznością z tych trzech, które omówię najpierw, jest łączność mężczyzny ze samym sobą. Na ten temat na pewno nakręcę niedługo odcinek, taki bardziej, powiedzmy, obrazowo opisujący, co to może oznaczać. Natomiast w wielkim skrócie, strata łączności mężczyzny ze samym sobą oznacza jakoś brak łączności między nim a jego prawdziwymi pragnieniami. Między nim a jego naturą, między nim a jego nawet myślami, czasami w dzisiejszych czasach tego szumu, strata łączności ze samym sobą, że on nie jest tak naprawdę nawet w stanie komunikować się dobrze ze samym sobą, ustalać z samym sobą, jakie są jego priorytety, cele, jakie ma plany, w jaki sposób zamierza zrealizować te plany w swoim życiu. Więc to jest pierwszy typ łączności, który jest pod ostrzałem nieprzyjaciela łączność mężczyzny ze samym sobą. Drugi typ łączności, który w takim patrolu nieprzyjaciel bardzo chce, Rozwalić, to jest łączność mężczyzny z jego żoną. Na ten temat również niedługo nakręcę odcinek. W wielkim uproszczeniu, jeżeli między tymi ludźmi nie ma porozumienia, nie ma umiejętności rozmowy, nie ma dialogu, lub też nawet gorzej dochodzi już do jakiejś poważnej zdrady, i tutaj mogę mieć na myśli zdradę małżeńską, prawdziwą taką zdradę małżeńską, rozumianą w ten sposób, że facet po prostu szuka doznań łóżkowych poza swoim małżeństwem, oraz każdy inny rodzaj zdrady, kiedy mężczyzna zdradza swoją kobietę. Z jakimiś innymi fascynacjami, które jakby przed nią wychodzą. O tym będę sporo mówił, natomiast to, tak w uproszczeniu, jest drugi rodzaj łączności, który w tej jednostce, w naszym patrolu, chce rozwalić nieprzyjaciel. Pierwszy łączność mężczyzny ze samym sobą, drugi łączność mężczyzny ze swoją żoną, i trzeci rodzaj łączności intuicyjnie pewnie każdy wyczuwa to jest łączność mężczyzny ze swoimi dziećmi łączność ojca z synem i łączność ojca z córką. Jeżeli gdzieś tutaj też nieprzyjacielowi uda się ustrzelić, przerwać tę łączność, to również część roboty ma już wykonaną, i bardzo uprawdopodobniło się to, że on ten patrol rozbije. I na koniec zostawiłem najważniejszą, według mnie, jako katolika, łączność, czyli łączność mężczyzny z Bogiem. I jeżeli nieprzyjacielowi uda się jakoś przerwać tę łączność, łączność mężczyzny z Bogiem, to dla osób wierzących raczej jest oczywiste, że. Te pozostałe łączności też bardzo na tym ucierpią. Czyli łączność mężczyzny ze samym sobą, łączność mężczyzny z żoną i łączność mężczyzny z synem i z córką. Więcej treści w tym odcinku nie będę starał się zmieścić, wiem, że kilka osób, co najmniej kilka osób, czekało jakby na ten odcinek, na kontynuację tej serii o męskości, ale będziemy w tym sobie szli powoli. Na razie proszę was o komentarze do tego, co powiedziałem. Czyli, czy zgadzacie się, że rodzinie została wypowiedziana wojna? Po drugie, czy zgadzacie się, że mężczyzna, jeżeli bierze na klatę tę odpowiedzialność za swój patrol. To ma takie główne dwa zadania, czyli pierwszy to jest obrona patrolu i drugi to jest rozwój patrolu. I czy zgadzacie się z tym obrazkiem, a może chcielibyście go jakoś uzupełnić, że nieprzyjaciel, żeby rozbić nasz patrol, bierze sobie za cel te łączności. Dla osób wierzących łączność mężczyzny z Bogiem i pozostałe trzy łączności, czyli łączność mężczyzny ze samym sobą, łączność mężczyzny z żoną i łączność mężczyzny z synem i z córką. Jeżeli te cztery rodzaje łączności, którekolwiek z nich zostanie przerywane, bardzo uprawdopodobniło się, że nieprzyjaciel będzie w stanie. No, Broić w naszym patrolu, rozbijać nasz patrol, czy też nawet nie daj Boże doprowadzić go do rozsypki i do tego, że niektórzy lub wszyscy członkowie tego patrolu znajdą się na liście, zginą w akcji. Oczywiście, wszystko co tutaj mówię, dla osób przynajmniej żyjących wiarą, na pewno będzie mocnym uproszczeniem. Wiadomo, że wszystkie wybory w życiu nie dokonywane są jednokrotnie, więc czasami mężczyzna bierze na klatę, innym czasie może nie bierze na klatę. Oczywiście w całym tym obrazku możliwe są też różne konfiguracje tego patrolu. Mówimy też o patrolu, gdzie nie ma dzieci, jest tylko mąż i żona mówimy też o patrolu, w którym na przykład nie daj Boże jest sytuacja, że jest tata i dzieci, nie ma żony. I też oczywiście można by rozszerzać cały ten obrazek na sytuację, w której mężczyzna nie ma rodziny na przykład, na kapłanów, ale to już byłoby chyba za daleko idące na potrzeby tej serii, przynajmniej początku tej serii. Mówimy o męskości mężczyzny świeckiego, który prędzej czy później w swoim życiu, jeżeli swoją męskość w ten sposób rozumie, żeni się i ma dzieci I jaka jest jego rola, jego zadania jako dowódca tego patrolu, inaczej mówiąc, głowa swojej rodziny. Napiszcie w komentarzu, od której strony według Was teraz warto by dalej ugryźć ten temat. Ja oczywiście mam pewne swoje zamierzenia, natomiast będę uwzględniał wszystko, co będziecie pisać. Bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Człowieku wierzący, jeszcze niewierzący, mężczyzno i kobieto. Trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.